Dzień dobry, firma Azwód Wołowa się kłania. Zaprezentuję szykowany strop pod zalanie betonem B25 konstrukcyjnym. Dużo miejsc jest takich monolitów, kawałków, tu siatka, tam siatka, tam siatka, tam siatka. Było mało, tam siatka, a tu już ogromny monolit. Tak to wygląda, rozdzielacz. Także jestem już na górze, na jednym domku, tamten widać już z góry, który trzeba podmurować, może się nim zajmę jutro, czy tam kiedy. Także już patrzę na wszystko z góry. Nie da jak do tej pory. Z dołu i na fundamencie. I tu pójdą tylko ściany kolankowe, dwie ściany szczytowe i dach będziemy robić. Znaczy nie wiem, czy ja będę robił, czy już jakaś inna firma, bo ja muszę się zająć tamtym drugim stropem i skończyć drugi domek. A jeszcze poza tym, jak głównie ludzie widzą, oglądają, to wziąłem sobie w Żyrkówku budowę rozbiórkową i tam parterówkę będę przerabiał starego na nowy. Tak to wygląda. Jak ktoś chciał wiedzieć, tak to z góry wygląda. Przed zalaniem. Pokażę tutaj może podciąg ten, który idzie. Pokazywałem wcześniej przez cały dom. O. Tu widać, że słupy były zalewane wcześniej. Wszystko tutaj ładnie widać. Tutaj trzeba się zaszalować troszkę w koło deskami, bo tutaj jest komin, chyba pod kominek, wentylacja i tam następny komin, same kominy i tu jeszcze jakieś kurwa rurki mają być, trzy, który zapomniałem teraz, właśnie mi się przypomniało. Byłem na bazie, na hali, ale zapomniałem sobie coś załadować, bo tam mam jakieś różne kawałki rurek plastikowych czy metalowych czy jeszcze innych, ale nic nie zapakowałem. Taki pizdek. Także kończę. W sobotę niby będzie wolna, zobaczymy. Ale planowo będzie wolna, bo to już 3 soboty pod rząd, nawet 4 robię, łącznie z niedzielami, można powiedzieć. Cały czas w pracy, 24 godziny na dobę, nawet jak śpię, to pracuję. Wszystko ładnie, pięknie. W tym tygodniu nie, ale środa, wtorek, może czwartek, no ale nie, zobaczymy jak to będzie, bo to nie wiadomo jak to koronawirusem. Było u nas coś, jakieś zakażenia w Wołowie są. W brzegu dolnym Orlen zamknięty został. Także się dzieje grubo. Zobaczymy co to będzie. Ale planujemy wtorek, środa zalać. Także tak to wygląda dla zainteresowanych. Firma Azwód, Krzysztof Gutowski się kłania z Wołowa. Kto by chciał wybudować domek, może się kontaktować, możemy to od ręki zrobić szybciutko, ładnie, sprawnie i zależy od inwestora na różnych warunkach, kwestia dogadania. Idę może tam coś zacznę murować w takim razie, jak tutaj jest porobione, czeka na beton i jakieś tam jeszcze podpieszczenia, to idę, może tam będę coś podmurowywał. Także żegnam się. Jeszcze raz polecam siebie jako generalnego wykonawcę budowy domów oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych. I zachęcam do oglądania materiałów filmowych z różnych budów moich. Dachy, całe budynki i różne takie tam.